Siemanko, z tej strony Krystian i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. W dzisiejszym odcinku będziemy talerzować, także wyjdźmy sobie stąd. Jak zawsze, bierzemy 30. Bo innego traktorka nie posiadam. I wyjeżdżamy. Tą talerzóweczkę sobie zapniemy. Może da radę. O. A, jak podniosła, to da radę. I jedziemy do pola. Jeszcze po drodze muszę zatankować, bo 13 litrów to może braknąć. Bo ona mało mieści, a dużo pali nawet. Chyba 32 litry mieści, coś takiego. No nie pojedziemy sobie tu w lewo, tylko w prawo. W lewo jest krótsze, ale w prawo pojedziemy. Tu mamy stację po drodze. Tutaj podłogi w ogóle nie ma. Sprzęgło, gaz, nic nie ma. Nogi w powietrzu zatrzyma. Dobra, zatankujemy. Tanku, tanku i lecimy do pola. Pyr, pyr, pyr. Po tej chujowej drodze. O, jak rzuca. Uj, ziwa. Już prawie w polu. W poprzednim odcinku rozsiewaliśmy sobie nawozy. Teraz prawie talerzówką trochę zasypiemy. Dobra, jeszcze troszkę. I jedziemy. O, nawet daje radę i to jak szybko nawet. 20 na godzinę. Pierwsze dookoła objedziemy. A później to się dołączy. Małe pole to powinno szybko pójść. O, tu z górki to zobaczymy, jak poleci. A nie, 20 jest chyba maksymalnie. No i już raz dookoła mamy. I nawet fajny skin tej ziemi. Troszkę może z tej perspektywy, no kamerki. Chociaż nie widzę ile bierze, to nie, może lepiej tak. Tak widać. Jak robi, czy dobrze robi, czy nie. Brudzi się? Brudzi.
trochę taka masywna ta talerzówka. Za duża do trzydziestki, to wiem, ale... Co zrobić? Na następny raz może kupię sobie 60, to już da radę, 60 spokojnie. Powinienem teraz sobie kupić 60 już do zbierania na słomy, ale jakoś nie kupiłem, bo żadnej fajnej nie znalazłem. Na następne prace polowe to już będę miał, no po żniwach, bo teraz jeszcze zasieję 30, a następne to już na pewno coś kupię mocniejszego. Ale szybko idzie w polu. Z połowę może już mamy. To ma chyba 2 metry szerokości ta talerzówka. Robota nawet idzie. Do hamulcy nie ma ta 30. Znaczy ma, ale bardzo słabe. Tutaj idzie jak burza. Może teraz tak, bo już nie ma sensu dookoła jeździć. I tak, tu mi brakło miejsca już, to mi się nie opłacało przyjeżdżać, bo ten kawałek słomy, co tu został. Jeśli się rozglądałem za jakimś polem, to może żniwa już będą na innym polu, bo się rozglądałem za jakimś. Jeszcze nie znalazłem, ale coś się znajdzie. A i kaszer muszę sobie kupić, żeby talerzówkę później umyć. To muszę kredyt zaciągnąć. Rów na razie nie kupuję, póki nie będę miał jakiegoś kasy na kosiarkę. Bo samej w słomie to mi się nie będzie opłacało trzymać krów. Przejazdy. Szybko nawet zeszło. 10 minut już pole zrobione. A sobie zrobię krótkie cięcie. Już jestem z powrotem, po krótkim cięciu, aj nie do tyłu. Jeszcze sobie przejedziemy ten jeden pasek. Weźmie na raz? Weźmie. Da radę chyba.
Oj. Też bym może sobie buraki pokopał albo ziemniaki, ale nie ma takich polskich kombajnów do ziemniaków. Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na więcej. Jeżeli filmik się spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. W opisie macie różne linki. Trzymajcie się, cześć.